Cześć, siemano ludziska, z tej strony Mateusz i to jest kolejny odcineczek z serii Spadkobierca. Jak widzicie, kolejny dzień żniw. Tym razem sobie kosimy pszenżyto. Widzicie przyczepy, widzicie kombajn i lecimy ze żniwami pszenżyta. Z tym, że jest kolejne nowe pole, które wziąłem w dzierżawę. Pole 176. Miałem te pole wziąć dopiero po żniwach już, no ale się okazało, że jest okazja wziąć wcześniej, no to wziąłem te pole sobie wcześniej. I tak samo właśnie jak te pole 166 mam w dzierżawie, tak samo mam 176 i prawdopodobnie po tym całym sezonie, czy teraz do końca sezonu, 166 raczej wykupię, bo jest raczej spoko pole. Natomiast 176, no zobaczymy jak mi to tutaj sypnie. No i ogólnie zobaczymy po tym całym sezonie, jak to wszystko będzie wyglądać. Także co, bez zbędnego przedłużania idę już do mojego bizona i zaczynamy żniwa. Nie wiem jak to jest z dźwiękami. Jest po 30, także ok. Także ruszamy. Ogólnie jeszcze wam tutaj pokażę tylko. No to jest nawiezienie 20, 33 i to jest chyba max z tego nawiezienia. Nigdzie już chyba więcej, znaczy więcej, bardziej nawiezione nie będzie. Także jest tylko w 33% nawiezione. Także no ja się tutaj nie spodziewam, że będzie mi tutaj jakoś rewelacyjnie sypać. No, zacząłem sobie już przed odcinaczkiem, sobie objechałem dookoła, żeby mieć, wiecie, trochę lepiej do zawracania, żeby nie było aż tak ciężko. Tutaj jest jakieś wypalenisko. Coś tutaj w tym miejscu poszło nie tak i trochę wypaliło, ale to jest jedyny plac, więc nie jest najgorzej. Gorzej by było, jakby właśnie było na w większej ilości, ale jest tylko jedno, więc nie jest źle. Ok, także kosimy sobie jak na nawiezienie 33%, to tak dosyć nawet leci te pszenżyto, że może się cały zestaw uda mi tutaj nakosić. Fajnie by było. Ogólnie tak jak jeszcze mogliście też zauważyć, założyłem sobie nadstawki do tej mojej szarej przyczepy. No bo jak się tylko dowiedziałem, że jest okazja tutaj wziąć następne pole w dzierżawę i ja tutaj zobaczyłem, że ono jest troszeczkę większe, no to stwierdziłem, że no nie, trzeba założyć nadstawki, bo może tutaj to fajnie sypnąć. Jeszcze nie objechałem całego dookoła, już mam prawie tonę 200, więc nie jest najgorzej. Jest dosyć. Fakt faktem jest tutaj słup, także trochę tutaj pierdzielenia będzie, ale jak to na polskiej wsi, na polskiej serii, słupy na polach się zdarzają, więc jakoś mi to tutaj nie przeszkadza. No jak na razie mam tylko jedno pole ze słupem, więc nie mam tutaj co za dużo narzekać. Dobra, tak jak widzicie, tutaj sobie jeszcze jeden poprzecznik zrobię, żeby mi się tutaj łatwiej zawracało.
Dobra, myślę, że ja się chyba wysypię. Bo i tak pewnie. Ło, ale mi szybko zaczęło sypać. I tak pewnie drugi raz dookoła bym nie objechał, więc. Więc nie ma co tutaj ryzykować, a zresztą jak wiecie, przyprowadziłem sobie same przyczepy tylko. Ciągnik odprowadziłem z powrotem na gospodarstwo. Dobra, także jedziemy od tej strony jeszcze raz i myślę, że chyba się gdzieś przetnę, bo ono tak dosyć szerokie jest. Więc gdzieś tak mniej więcej w połowie się przetnę i po prostu będę sobie od środka jeździć tak, żeby było mi wygodniej. No, także myślę, że to chyba będzie ostatni odcinek ze żniw w tym sezonie. Ewentualnie może kolejny odcinek rozpocznę już na końcówce tamtego pola, które mam w dzierżawie, czyli na tej drugiej dzierżawie, czyli pole 166, tak? Tak, 166. Także tam to już sobie wykoszę poza odcineczkiem i po prostu zacznę odcinek kolejny już z samej końcówki, najprawdopodobniej już ze zjazdu. Nie wiem jeszcze, czy zjazd kombajnem, czy zjazd tylko samymi przyczepami. To jeszcze się wszystko okaże. No i myślę, że już w tym następnym odcineczku będzie ten nowy nabytek, który szukam już od chyba dwóch odcinków chyba, albo jednego. Chyba od dwóch odcinków. Także mam nadzieję, że już w końcu się coś tutaj pojawi. Dobra, mam pół zbiornika. Objedziemy chyba ten mniejszy klin tutaj, żeby mi tutaj gdzieś w połowie nie stanęło, bo będzie problem. No, także tak jak już mówiłem, w następnym odcineczku już prawdopodobnie będzie ten nowy nabytek, czyli ta prasa do belowania. No bo już tak, pszenicę mam, te drugie pole już mam skoszone, to skosiłem sobie poza odcineczkiem. Teraz tutaj te pszenżyto, też jest słoma, też będzie do oprasowania. Tamte pole z pszenżytem też będzie do prasowania, więc trochę tego prasowania tutaj będzie. Więc no ten nowy nabytek już powinien on się tutaj pojawić, więc już na pewno coś się pojawi. Aha, jeszcze mi się teraz tak wspomniało, nie zrobiłem tego w poprzednim odcinku, ale to zaraz jak dojadę do końca. Nie odjąłem sobie jeszcze pieniędzy za ten obornik z poprzedniego odcinka. Także zaraz sobie tutaj odejmiemy to. Dojadę do końca czy nie dojadę? No, chyba dojadę. Na styk. Dupa. Nie dojechałem. Niedobrze.
Dobra. Otwieramy rurę i sypiemy. Dobra, to ja sobie teraz odejmę minus. Dobra, zróbmy równe 3000. Ok, i jest na koncie 10 tysięcy, więc coraz mniej tych pieniędzy na moim koncie. Ale jeszcze troszeczkę, to będzie koniec sezonu. To się tutaj trochę dorobię. Ja bym się musiał tutaj z powrotem okręcić. Ten mały klinik tutaj. O, objechać go. No, także co? Myślę, że będę tutaj jeszcze troszkę i kończyć ten odcineczek. Myślę, że jeszcze jeden zbiornik sobie tutaj namucę i resztę już będę działać poza odcinkiem. No, także jeżeli się podobało, koniecznie zostaw łapkę w górę. Subika tam na dole, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Będzie mi miło również, jak zostawisz komentarz, bo YouTube mi ostatnio robi tutaj psikusy i co drugi film mi pozycjonuje. Fakt faktem, nie mam tu jakoś mocno rozwiniętego tego kanału, ale tak właśnie widzę, że jeden odcinek jest, to jest na przykład 30 czy tam 30 parę wyświetleń, kolejny odcinek jest na przykład 5 tylko, więc i to się tak właśnie układa, że jest co drugi odcinek. I no, jeżeli widzisz ten odcinek i ogólnie inne filmy, no to zachęcam do właśnie do klikania łapeczek w górę, subskrybowania, żeby ten YouTube no te moje tutaj zasięgi poprawił. No bo nie ukrywam, że chciałbym się tutaj rozwijać na tym kanale. Zresztą no, chyba każdy, kto nagrywa, no to chce się tutaj jakoś rozwijać, więc zachęcam bardzo serdecznie do łapkowania, komentowania, subskrybowania, bo naprawdę fajne tutaj i ciekawe odcinki się zapowiadają. Szykują się również zmiany, co wam mogę też powiedzieć. Na razie dokładnie wam mówić nie będę, ta osoba pewnie to ogląda, więc pewnie się domyśla, o czym ja tutaj, znaczy co mam tutaj na myśli, bo już tutaj rozmawialiśmy i no i jest duża szansa, że to wszystko się tutaj uda i że to wszystko wypali. Także jeszcze musimy się tutaj z pewną osobą dogadać, co i jak, i będzie cacy. Dobra. Także co? Jedziemy ostatni przejazd. Pojadę na ten mały klinik tutaj, bo mam 70%, 77, prawie 80, więc na tym dłuższym tam mogę czasami nie wyrobić się. Znowu w połowie stanę. Znaczy no tam w połowie nie stanęłem, ale
tutaj jest dłuższy, więc w połowie mógłbym czasami stanąć. I znowu mnie zaczyna swędzić nos. Nie wiem, co się dzieje. Dobra. Pozwólcie, że sobie zrobię kamerę z tej strony. Jak to tu wygląda? Tak to wygląda, dobra. Ok, także jedziemy wysypać ostatni zbiornik i będziemy odcinaczek sobie kończyć. Także tak się prezentuje mój bizon. Także co, jeżeli się podobało, to koniecznie zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. I co, do następnego odcinka. Szczoła!